Ale spokojnie, oddychaj, oddychaj. Chłopiec po raz pierwszy od 2 lat spędził całe popołudnie z ojcem. Mężczyzna kilka tygodni temu wyszedł z więzienia, gdzie odsiedział wyrok za handel kradzionymi samochodami i próbuje teraz na nowo nawiązać kontakt z synem. Dobrze. Dobrze, wyciągniemy koc. Leż, spokojnie, sobie poradzimy. Wiesz co, chodź tak wyżej trochę, siądź sobie teraz. My musimy ściągnąć tę piankę, wiesz, żeby cię zbadał. Ale pan doktor chce cię osłuchać, wiesz, czy dobrze oddychasz, kochanie? Ale ja dobrze oddycham. No ale wiesz co, tam mogła się dostać woda do twoich płuc i to jest bardzo niebezpieczne. Okej? Okay? Ale zaraz ubierzemy tą piankę, wiesz? No, chcemy ci pomóc. Dobra, ściągamy. Nie całkiem ściągniemy, tylko troszeczkę. Troszeczkę, wiesz? O, żeby tak... cię pan zbadał. A skąd ty masz te sińce? Co? Wywróciłem się na rowerze. Na rowerze? Mhm, no to porządna wywrotka musiała być. No, na takiej wielkiej górze się wywalił. Mhm. A potem co, tam spadłem. Spadłeś, tak? A jak ty masz na imię? Wojtek. Wojtek, a powiedz mi, ktoś ci krzywdy nie zrobił? Nie, naprawdę wywaliłem się na rowerze. Dobrze, już nie denerwuj się. 8-latek okłamał doktora Piotra Wójtowicza. Siniaki nie są efektem wypadku na rowerze, ale pobicia przez starszego brata. Odkąd ojciec chłopców trafił do więzienia, ich matka przestała sobie radzić z dorastającym synem, który stał się agresywny wobec niej i młodszego brata. 8-latek bardzo się go boi i nie chce, żeby ktokolwiek dowiedział się prawdy. Dlatego, żeby pójść z ojcem na basen, pożyczył od kolegi piankę, dzięki której mógł ukryć ślady ostatniego pobicia. Bierzemy antybiotyki, ja ci to wszystko rozpiszę potem, wiesz? No, a co z tymi siniakami? No, nie wiem, może rzeczywiście się na rowerze przewrócił. No, ale tak nie chciał nam ich pokazać, może ktoś go powie. No, ja wiem, ale porozmawiam z jego rodzicami, musimy się nim przede wszystkim zająć. Znajdźmy jakieś suche ubranie. Dobrze. Może?